Na tej lekcji pokażemy sobie, jak instalować rozszerzenia do Eclipse'a, czyli skorzystamy z tego Marketplace, czyli sklepu Eclipse'owego, w którym są dalsze rozszerzenia i dodatkowe funkcjonalności do tego środowiska. Zrobimy to na przykładzie wtyczki do Githuba, tak żebyśmy mogli na kolejnych lekcjach sobie zgrabnie przejść do zadań, w których będziemy sobie już opisywać sposób połączenia repozytorium zadaniowego na przykładzie Githuba. Spójrzmy. Aby zainstalować jakąś wtyczkę w Eclipse, nie jest to proces skomplikowany, wybieramy tutaj w polu Help na górze, w tej zakładce, z rozwijalnej listy pozycję Eclipse Marketplace. Klikamy na nią i po chwili ukaże nam się takie właśnie okienko, które musi załadować spis właśnie tych możliwych do zainstalowania dodatków. Czekamy aż to się wykona. I już po niedługiej chwili, naszym oczom powinna ukazać się właśnie taka lista, z której możemy sobie wybrać interesujące nas pozycje. Tu na górze wybieramy Git. Moglibyśmy wpisać po prostu GitHub od razu, i tak dalej, ale jak wpiszemy tutaj Git, to sobie tylko zwrócimy uwagę na to, jakie dodatkowe jeszcze tam wtyczki związane z Gitem są dostępne dla Eclipse'a którymi mógłbyś być zainteresowany albo które mogłyby ci się przydać. Tutaj ta pierwsza z góry konsola do gita. Czasem się przydaje, jeżeli chcemy robić jakieś wymyki w tym gicie, jakieś nietypowe zadania. Powiedzmy, że to całkiem fajna sprawa. Tutaj w dół, jak przewiniemy eGIT, to jest właśnie taka bardzo popularna wersja integracji z gitem dla Eclipse. No tutaj dzięki niej możemy za pomocą UI na tym pasku tutaj na dole Kontrolować dodawanie plików do komita, komitowanie, pushowanie i tak dalej. To działa podobnie jak na innych środowiskach. No, ona tutaj jest już zainstalowana domyślnie. Zauważmy, że tutaj installed. Ok, natomiast my sobie przesuwamy w dół i widzimy coś takiego jak GitHub Extensions. No i tutaj jest rozszerzenie GitHuba do właśnie tego konektora MyLin. No i tutaj my właśnie korzystamy w tych taskach z takich. Kolektorów mylin i to by nam się przydało. Ta wtyczka jest dla nas odpowiednia i my sobie ją zainstalujemy, klikając tutaj na to install. Na dole nam się ściąga tutaj wszystko, dociągają nam się pliki, zaraz będzie się to instalowało. Wiąże się to też z ponownym uruchomieniem środowiska w znakomitej większości przypadków. Jednak póki co, zobaczmy sobie tutaj licencję, sprawdzamy czy nie ma nic o nerkach. I jeżeli jest w porządku, to zatwierdzamy i przyciskiem finish tu na dole kończymy instalację. Po chwili prawdopodobnie wyświetli nam się takie okienko, które sugeruje, że instalujemy no, treści, które nie są podpisane. No, tutaj nie można stwierdzić czy, czy to jest autentyczne oprogramowanie, no ale no, czasem to się zdarza w Eclipse, instalujemy dlatego, że znamy tą wtyczkę, klikamy Install Anyway i po prostu czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Zwracam uwagę, że na prawo na dole nam się pojawiło taki pasek postępu Installing Software, no i mamy procentowy zapis jak ta instalacja postępuje. No oczywiście, tak jak wspominałem, to okienko o ponownym uruchomieniu Eclipse a. zatwierdzamy przyciskiem Restart Now. I za chwilkę dosłownie widzimy z powrotem nasze środowisko, w którym już ten GitHub Extensions powinien być zainstalowany. Jak sprawdzić, czy mamy jakąś wtyczkę zainstalowaną? Po prostu wybieramy tutaj z tego Help na górze Eclipse Marketplace. No, i na oknie, które nam się wyświetli, już nie przeglądamy tego repozytorium w poszukiwaniu GitHuba tak? i sprawdzamy, czy tu jest Installed. Tylko mamy na górze ogólnie taką zakładkę Installed. Możemy przejść do niej i zobaczyć, właśnie zainstalowane przez nas wtyczki. No, tu ten eGit był domyślnie zainstalowany razem ze środowiskiem, natomiast GitHub Extension zainstalowaliśmy ręcznie. No, widzimy, że jest ta wtyczka wgrana i wszystko powinno być w porządku. Zamykamy to okno. Cancel. No i instalowanie wtyczek jest tak proste. Zachęcam Cię do wgrania kilku popularnych, czy też może promowanych wtyczek, żeby rozejrzeć się za ciekawymi funkcjonalnościami. Jeżeli coś nie podpasuje, oczywiście zawsze można to usunąć. Warto przećwiczyć sobie instalowanie wtyczek, bo czasem tam są naprawdę bardzo przydatne narzędzia.